Siema, jestem Przemek i gdzieś mam Egipty i Chorwację, bo w Polsce lepsze są atrakcje. Dzisiaj zapraszam w zachodnie rejony Polski, które przez wiele lat pozostawały w granicach Niemiec, ale dzisiaj wydają się czysto polskie. Zapraszam do Świebodzina. W Świebodzinie mieszka około 22 tysięcy mieszkańców zgromadzonych na powierzchni 17 km kwadratowych. Gęstość zaludnienia wynosi 1297 osób na kilometr kwadratowy. Wysokość nad poziomem morza wynosi 81 metrów. Świebodzin położony jest na Pojezierzu Lubuskim, będącym częścią Pasa Pojezierzy. Historycznie w części Wielkopolski, zwanej Ziemią Lubuską. Administracyjnie w województwie lubuskim i powiecie świebodzińskim. Na Pojezierzu Lubuskim występują liczne jeziora rynnowe, powstałe podczas ostatniej epoki lodowcowej. Niech wysokość nad poziomem Morza Świebodzina was nie zwiedzie. Tamtejsze wzniesienia mogą przekraczać 200 metrów nad poziomem morza. Najwyższe z nich to Bukowiec, nie mylić z miejscowością w Bieszczadach, 227 metrów nad poziomem morza. Pojezierze Lubuskie w dużej części porastają lasy z dużym udziałem buka i sosny. Jest to m.in. Puszcza Rzepińska. Znajduje się tam również Park Narodowy Ujście Warty. Pierwsza wzmianka o Świebodzinie pochodzi z łacińskich dokumentów z XII wieku. Około 1228 roku rozpoczęła się budowa zamku w Świebodzinie, obecnie szpitala. W 1234 roku ziemia świebodzińska znalazła się w granicach księstwa głogowskiego. Było to skutkiem zajęcia dużej części Wielkopolski przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. W 1319 roku Świebodzin jest po raz pierwszy wzmiankowany jako miasto, zyskując tym samym ograniczone prawa miejskie i status grodu książęcego. W 1320 roku miasto staje się własnością księcia głogowskiego Henryka IV. W 1327 roku Świebodzin trafia w ręce Władysława Łokietka, króla nowo zjednoczonej Polski. W 1335 roku Świebodzin jako Świebzin znowu trafia w ręce księcia głogowskiego i razem z nim uznaje zwierzchność lenną Czech. W latach 1347-48 w mieście panowała dżuma, w wyniku czego zmarła 1/4 mieszkańców. Od 1452 roku w Świebodzinie istniało Bractwo Sukienników. Sukno świebodzińskie było przedmiotem eksportu do wielu krajów europejskich. 3 lata później w okolicach Świebodzina zaczęto wytwarzać piwo. Co? Jakie piwo? Przemysław! A mógłbym z panem zdjęcie? A proszę bardzo, zdjęcie tutaj. Proszę. Dziękuję bardzo. Hej. A i piwo to tam dobre dają jak coś. Dobrze. W 1469 roku książę Głogowski Henryk XI nadał Świebodzinowi pełne prawa miejskie. W 1488 roku księstwo głogowskie przeszło pod bezpośrednią kontrolę Czech. W 1500 roku w mieście wybuchł wielki pożar.
spaliła się ponad połowa ówczesnego Świebodzina. W 1522 roku miasto ponownie strawił pożar. Król czeski zwolnił wtedy Świebodzin z opłat na 10 lat. Jednak 4 lata później, w 1526 roku, miasto na ponad... Kurde, znowu karteczko. Ja nie mogę. Miasto na ponad 200 lat znalazło się w rękach Habsburgów. W 1631 roku Świebodzin zajęły wojska szwedzkie. Od 1682 do 1742 miasto przechodziło z rąk do rąk. Raz było w granicach Czech, raz w Prusach. Od 1742 do końca II wojny światowej Świebodzin leżał w granicach Niemiec. W 1945 roku do Świebodzina wkroczyła Armia Czerwona, która pozostawała tam aż do końca komunizmu w Polsce. W tym czasie do miasta napłynęło sporo ludności z Kresów Wschodnich. Świebodzin posiada w swoich granicach wiele atrakcji. Niewątpliwie jedną z nich są XIV-wieczne mury obronne. Niestety zachowały się jedynie ich fragmenty, ponieważ w XVIII wieku zaczęły tracić swoje wartości militarne, więc ówcześni mieszkańcy je rozbroili. Kolejnym ważnym zabytkiem w Świebodzinie jest gotycki, XIV-wieczny kościół parafialny świętego Michała Archanioła. Przy świebodzińskim rynku znajduje się też piękny neogotycki ratusz. Obecnie swoją siedzibę ma tam m.in. Muzeum Regionalne i Rada Miasta. Świebodzin jest również dosyć popularnym miejscem pielgrzymkowym. Znajduje się tam bowiem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kościół poświęcił w 1998 roku ksiądz biskup Stanisław Socha. Inicjatorem powstania był ksiądz prałat Sylwester Zawadzki. I teraz to, na co wszyscy czekaliśmy. Gdy słyszymy słowo Świebodzin, jednoznacznie kojarzy nam się ono z figurą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona 36 metrów wysokości, z czego 3 metry stanowi korona i 33 metry sam pomnik. Figura usytuowana jest na 16-metrowym kopcu. Jest to największy pomnik Jezusa Chrystusa na świecie. O 6 metrów przewyższa ten z Rio de Janeiro. Przy wejściu wypisane są słowa Chrystus Vincit, które z łaciny oznaczają Chrystus Królem. Są to słowa z pieśni. MTS Pogoń Świebodzin, założony w 1953 roku. Barwy żółto-czerwone. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji o pojemności 3500 miejsc, w tym 1500 siedzących. Swoje mecze rozgrywa na poziomie 4. ligi w Grupie Lubuskiej. To jest wprost nie do uwierzenia, że Świebodzin to miejsce pielgrzymkowe, posiadające tak długą historię i tak wspaniałe zabytki. Na pewno, jeżeli będziemy kiedyś w województwie lubuskim, bez wahania powinniśmy wybrać się do Świebodzina. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Tak. I komentarz. Kamerował kamerzysta sztabowy sąsiad, którego teraz awansujemy na starszego operatora kamery. Gratulacje za awans. Kończymy odcinek, idziemy na frytki. Zostawcie łapkę i subskrypcję. Oh.
łapkę w dół czy w górę? Bo... W górę.